Dzień dobry. Nie ma miękkiej gry, wracamy do tematu Lanosa. Dobra, podjąłem decyzję. Robimy tylko górę. Koniec. Padło tak. Pompę wody mamy nową. Ewentualnie możemy sobie sprawdzić luz. Czy nie ma luzu przypadkiem na panewce? Czyli ustawiamy tłok do góry i go wpychamy, czy nie ma uderzenia. Ewentualnie to sobie zrobimy. Ale tak, przemyślałem to i robimy tylko górę. Racjonalne wytłumaczenia mieliście, czemu nie, jeszcze nie wyciągnąć tłoków, w sumie to jest mało roboty, mały koszt i tak dalej. Ale po co? Jeżeli jest dobre, nie ma sensu, a czasami nadgodliwość, czasami, nie mówię, że zawsze, może w starym silniku się nie opłaci, dlatego że, a nie daj Boże, tam będzie, tak sobie przemyślałem, wał krzywy i on ma swoją już zrobioną owalizację na panewkach. Słyszałem o takich przypadkach, gdzie nowa panewka zabiła silnik. Też tak może być. Dlatego jak jest dobrze, nie ruszam. Głowica poszła do naprawy. Głowicę oddałem do naprawy, a za resztę zabieram się sam. Czyli wymiana wałka rozrządu. Chodźcie, wam pokażę. Nie ma tragedii, kurczę. W sumie myślałem, żeby kupić drugi silnik, ale drugi silnik może być w takiej samej kondycji jak ten. W sumie, po drugie, nie miałbym frajdy z naprawienia tego. A ten oto zestaw nie jest tak wcale źle. Nowy wałek rozrządu. Nówka funkiel. Kurczę, niecałe 200 zł. Uszczelki, to wszystko, co tu widzimy. Tu są dźwigienki zaworowe, nowy termostat, uszczelniacz wałka rozrządu, wszystkie uszczelki, czujnik temperatury i to wsio 300 parę złotych łącznie, także nie ma dramatu, także zmieścimy się w jakimś racjonalnym budżecie, żeby to wytłumaczyć, chociażby przyjemność pracy przy tym samochodzie i tak jest bezcenna, nawet jakby to było ciutkę drożej. Także co, bierzemy się za zamycie. W dzisiejszym odcinku przygotowujemy wszystko, żeby tu było sterylnie, ładnie i przyjemnie to składać, jak przyjdzie głowica. Czyli czyścimy blok, sprawdzamy luzy panewkowe, wymieniamy wałek rozrządu i generalnie to wszystko myjemy. Ja najchętniej to bym samochodem tym wyjechał i to wszystko, ten kit, co tu jest na bokach, to ja bym to wymył. I tak zrobimy. Wyjedziemy tym samochodem. Dobra, do dzieła. Tak na szybkości sprawdzimy sobie, czy te stuki puki to były tylko z tego zaworu, czy też mamy luz na panewce. Ustawimy sobie pierwszy tłok na GMP. Jest. Jest GMP i delikatnie, żeby go wciągało. I teraz bierzemy młotek i czy będzie delikatny, specyficzny puk? Nie ma. Kolejny. Uwaga, ci. Nie ma luzu. GMP jest i delikatnie w dół, żeby szedł. Musimy wrócić jeszcze raz. W tą stronę się nie da. Kurczę, tu wszystko jest dobrze. Myjemy. Znaczy, myjemy, nie w sensie, że ja coś jem, czy wy coś jecie, tylko że go czyścimy. Czyścimy i będzie dobrze. Moim zdaniem takie przygotowanie pod wymianę uszczelki jest w zupełności wystarczające. Teraz wydmuchuję z każdego możliwego miejsca. Na koniec wydmucham ze szpilek, bo tam na pewno. A teraz wszędzie tam, gdzie mi powpadały jakieś paprochy, to może to wytłuczę. Wydmuchuję, wycieram i teraz mam jeszcze chęć przekręcić go rozrusznikiem, bo
Może jakiś paproszek mi wpadł w ten kanał olejowy i wiecie, pompa oleju powinna wypłukać ewentualnie paproszek, żeby nie poszedł w świeżo wyremontowaną głowicę. Plan na wyjazd generalnie jest prosty. Odpalam ciągnik na najmniejszym biegu, który jedzie sam. Długość pasa ma wystarczyć na tyle, żebym normalnie sobie wsiadł do samochodu i przygotował się do ciągnięcia w tamtą stronę. Utrudnienie małe jest takie, że chyba ten samochód na lewarku się trochę przestawił, jak go miałem i szarpałem tą głowicę, jest na pół koła. No ale chyba ewentualnie można kierownicą dać w lewo trochę. Dobra, chyba jest. Oj, 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 oj. Uda się? No musi się udać, tylko żeby nie spadł do kanału. Momencik, ja sobie tego przygotuję. Puszczę już ręczny, może go trochę wypcham, ile mogę. Ale w ogóle, czy ja coś mogę? Mogę coś. Dobra, trochę go wypcham. Jego chcę tam na szlakę. Musi być. Ok. Uwaga. No tak ojer wyjechał. A może ja nie będę wsiadał? Ale długa lina. Za długa. Boże, żeby się udało. No już nie ma odwrotu. Musi pójść dobrze. No. Trzymacie? Jedziemy. Dobrze idzie. Bardziej tu. Na domu. Za długą linę zrobiłem, będę musiał ją skrócić. Z wjazdem będzie lżej, bo będzie z górki, tylko może wypcham. O, jakaś folia wypadła. Chyba będę musiał i tak skrócić go. Tak jak teraz, jakby szedł po prostym, to skróciłem ten pas i wciągnąłem go sobie tutaj ładnie na takie podjazdy, także przebiorę się, od razu go wymyję od spodu. O, teraz tu fajnie widać, jaki brud. Właśnie tu mi zależy, żeby to wymyć najbardziej. Tutaj tak nie będę wodą lać, to wymyję elegancko. Będzie się lepiej pracowało. Dobra, rozkładam myjkę, biorę się do roboty. No i teraz całkiem inaczej będzie przy tym pracować. Zobaczcie, nie jest tak źle. Tutaj nic się nie nalało. Zobaczcie, jak tu fajnie teraz czyściutko. Można? O, można teraz pracować? Można, całkiem inaczej. Niech to jeszcze troszeczkę obeschnie. A ja, jak już mam myjkę rozłożoną, to umyję pozostałe części. Spróbuję wyjąć ten bałek rozrządu. No i jak
Dobra. Wyszło. Ale zapaćkane. Aha. I tu są, zobaczcie, dwie śrubki zabezpieczające ten wałek i ten wałek wychodzi. Ty, to bardzo łatwe, wymiana tego wałka. Ja bałem się wymiany tego wałka. Już miałem kupić na Allegro. Widziałem. Z obudową. Używany wałek. Kosztuje 300 zł. Ale to, kurczę, jak patrzę na to, to nie warto. Kurczę, już nie mogę się doczekać, kiedy tu w garażu sobie posprzątam, żeby później dalej działać. Weźmy sobie tą końcóweczkę, chyba będzie dobra. A ja. Ty. To może ja mechanikiem będę? Osobówek też? Bałem się osobówki. Kurczę, mówię, w ciężarówce to wszystko takie duże. W osobówce to takie wszystko delikatne. Mówię, nie będę tego robił, ale wychodzi na to, że nie jest źle. Ale to zakitolone. A śmierdzi. Śmierdzi takim starym olejem, takim nagarem. No i dobra. Mamy to wyjęte. O, teraz. Pa! Niemożliwe, jak to chłopak mówi. Patrz. I wałek. No tylko popsułem ten. Co popsułem? Mów. Symerynk, ale mam drugi. Ty. Może to w drugą stronę ma wyjść. Co? Spróbujemy. Widzicie, od tej strony ma wyjść. W drugą, złą stronę to wyciągałem. Bym popsuł jeszcze. Dobra, nie wiedziałem, że to tak łatwo wyjdzie. Kurczę, nie w tą stronę wyciągałem, ale nic się nie stało. Także... Albo mnie to zmyliło, że to poszło do góry. A to ma iść w dół. Dobra, symerynk mamy nowy. Tylko, żeby mi się dobrze pracowało. Właśnie, tu są te dwie krzywki takie, o. Szczególnie jedna. Najbardziej. Zepsuta. Dobra. To wałek będziemy mieli nowy. Ja tylko sobie zobaczę, czy jest taki sam. Cyk, cyk, cyk. Cyk à la fond. To jest idealnie. Zaraz zobaczymy, czy krzywki tak samo stoją. Tak samo, tak samo. Tak, to jest ten wałek. Dobra, wałek rozrządu pasuje. Jesteśmy w domu. Czekamy tylko na głowicę. Dobra. Myju, myju. I tak dalej, i sprzątamy. No. Także to jest zestaw naprawczy. Holender, po słuchawkach depcze. Zestaw naprawczy do Scani. To jest zestaw uszczelniający retarder. Czyli będziemy rozbierali w Mac retarder. Także to już na dniach. Skończymy tego DU i bierzemy się za retarder. Skończymy retarder, bierzemy się za sprzęgło. Także trochę będzie. Trochę będzie filmików typu zrób to sam. Dobra. Szkoda czasu, bo póki widno. Elementy z głowicy moczą się w chemii, a my sobie zjedziemy tym pod garaż. Dobra. Kurczę, bardzo ładnie się to wymyło. No, teraz to ta. Tam jak gdzieś się wody trochę dostało, to odparuje. Najlepiej teraz zjechać nim trochę do przodu, odczepić i do przodu, znaczy zjechać do tyłu. Pytało dziewczę. Ojej. O tak. O, najlepiej. To mi się na jutro przyda do Szczecina. Ta 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 ta
co? Odwiązujemy go. Prr. No i dobra. Z górki to łatwiej. Dobra, tak naprostujemy go. To może mi się od razu uda wepchnąć go do kanału. A ja spróbuję umyć wstępną warstwę tego kitu na głowicy. Wiecie, że to jak byłoby pełne nagarem pod tym, ja myślałem, mówię, to jest takie ciężkawe. Mówię, co to takie ciężkawe, niby plastik, a tu w środku, ja myślałem, że tu jest jakiś filtr czy co, tu jest pełno takiego nagaru w tej obudowie. To trzeba chyba wszystko, to jest taki kitem zawalone to pod spodem. Chyba to trzeba zalać tym płynem i to wymyć. Ja pierdolę, jakie to ciężkie jest. Jak na sam plastik, to jest za ciężkie. Ta obudowa jest pełna nagaru. Bo tu pewnie odma jest podłączona. To i to jest zakitolone cały nagarem. Ja spróbuję to wymyć. Spróbuję to zalać płynem. Niech to się moczy i to gorącą wodą myjką wypłukać. Nie ma lekko. Wymyję to do nowości. Tak sobie postanowiłem, że już zrobię tą, jak już się podjąłem tylko tej głowicy, to zrobię to tak, jak powinno być. Wszystko wyczyszczę. Każde jedno koło pasowe, zębate i inne takie. Wszystko wymyję i zobaczymy, co to z tego wyjdzie. No teraz to całkiem inaczej, teraz już aż się będzie przyjemniej składało. Już pokazuję. Domyło się to wszystko. Zobaczcie. Wszystkie to liczy. Aż muszę teraz troszeczkę to zabezpieczyć, bo zaczyna rdza wchodzić. Muszę to zaraz naoliwić. O, ale teraz to już jest całkiem inszość. Gdzieś tutaj gdzieś tu płyn się pojawia, ale nie wiem skąd to, a może wcześniej gdzieś tam. Dobra, tutaj ładnie wymyte, także no teraz można będzie składać i będzie dużo przyjemniej, prawda? Domyłem też obudowę i w sumie możemy od tego zacząć. Domyło się to. Ale ile tu było nagaru? O, koło też zardzewiało. Zaraz czymś to muszę zapryskać, żeby to nie rdzewiało. A tu mam taki jakiś specyfik. Bo wszystko umyłem. Było w smarze. O, to też się domyło elegancko. Dobra. Dobra, spróbujemy włożyć ten wałek, o Jezu, wałek rozrządu. Damy wszędzie oliwkę może. Wysmaruję te wszystkie te miejsca, gdzie tu ma wejść wałek rozrządu. I zaraz zobaczymy, jak to będzie nam tu pasowało.
tak jak mówiłem, Scania czeka na uszczelnienie retardera, bo gdzieś olej ucieka, ale to do środka, nie na zewnątrz. Także będzie zabawa z retarderem. I co? Damy tu wszędzie oliwkę. O, elegancko. Naoliwiony. No i dobra, spróbujemy go włożyć. Zobaczymy, jak on tu będzie nam pasował. No i musi tak wejść. Pomalutku, pomalutku. Po cichutku. No i co, trzeba go tu jakoś wcisnąć chyba. Jest. No i patrzcie, jest, siedzi. Zobaczymy, czy obudowa nie jest wyrobiona. Coś tak, kurna? Momencik, ja wytrę łapy i spróbujemy go pokręcić. Damy oliwki jeszcze. On jeszcze troszeczkę powinien. Powinien jeszcze troszeczkę wejść. O, to się wyrobi. Ciasno się chyba. O, za daleko wyszedł. Trzeba to zabezpieczyć. Momencik, jeszcze to może wyjąć, naoliwić jeszcze raz i dopiero włożyć. O, jeszcze raz. O, teraz to tak, teraz. O, teraz elegancko. Obawiam się, że może obudowa będzie wyrobiona, ale nie czuję luzu. Nie, ciasno siedzi. Bałem się, właśnie mówię. Mówię, ta aluminiowa obudowa, mówię, nie jest pewnie najwyższej jakości. Znaczy, chodzi o materiał, nie? Że na pewno jest ścierny. Ja mówię, ciekawe, czy przypadkiem nie będzie obudowa do wymiany, ale nie. Dobra. Przekręcimy sobie to tu. Założymy śrubeczki. No i wały krążący już sobie będzie czekał na głowicę. Głowica przyjdzie z regeneracji i z regeneracji przyjdzie i będzie elegancko. A używany, tak jak już wspominałem chyba, nie? Że 300 zł używały wały krążący z obudową. A nowy wałek niecałe 200 zł. Nowy. I obudowę można przełożyć. No chyba, że obudowa też jest wyhekłana, no to wtedy trzeba kupować. Dobra. To w aluminium to jeszcze nie ma, nie wiadomo jak przesadzać. No i dobra, mamy to. I tu możemy zaoliwić troszeczkę. I zobaczcie. O, tu jeszcze nie dokręcone jest i o. Elegancko. No i mamy to. Mamy to. Mamy w pięknym stanie wałek rozrządu naoliwiony. Niech czeka. A w sumie jeszcze możemy, co możemy zrobić? Kto wie? Nałożyć symering. No, to jeszcze symering nałożymy. I tu możemy nałożyć symering. O, damy tu oliwki.
Gdzieś miałem Symmering nowy. Wszystko. Jeszcze będzie mi brakowało uszczelki między wałkiem. O Jezu, karta kierowcy. Ale było. A i zrobimy jeszcze eksperyment, bo mi się wydaje, że w tym samochodzie był popsuty termostat. A dlaczego tak myślę? Bo jak robiłem te próby tego Lanosa, to wam powiem, że tak, temperatury nie pokazywało, bo prawdopodobnie jest uszkodzony czujniczek temperatury, to tutaj mam, ale chłodnica była zimna. W głowicy nie mogłem dotknąć silnika ogólnie, a chłodnica była zimna. To tak jakby termostat był popsuty, nie otwierał się. Zaraz zobaczymy, weźmiemy gorącą wodę i zobaczymy, czy się otworzy. A teraz... A co, ja nie mam Symmeringu? Jest. Money in Germany. I zaraz zobaczymy, czy jest taki sam jak ten stary. Wizualnie tak, no to co? Oliwimy i próbujemy nakład. O, tu jest sfazowany, to powinno nam lekko wejść. O, kurczę, za lekko wchodzi. Ajajajajaj, nie nabije. Skrócimy sprężynkę. Chociaż tu jest wałek nowy. Dobra, musi być. Bo przecież wałek jest nowy, to nie będzie wytarty, to będzie musiał być. Nieraz warto tą sprężynkę skrócić, ale dobra. O, i elegancko. Zobaczcie, jak ładnie siedzi. I teraz może być. No. Jakiś paprok z klucza wyleciał. Muszę wydmuchać go. Lepiej, żeby tu nic nie było. No i teraz możemy w sumie kółko już w sumie przykręcić. Też nie, przyłapać, czy się będzie kręciło. Elegancko, wszystko się obraca, jest ok. I tutaj możemy założyć tą zaślepkę, ale tu jest taki o-ring. Nie wygląda źle, chyba że nowy damy. Nie wiem, czy taki będę miał, może. Dobra, założymy nowy, spróbujemy dopasować nowy. Tego delikatnie ściągniemy, tak żeby... Otwarty jest kubany. Twardziutki. Ale twardy, no. No, to trzeba go wyrzucić. O! Patrzcie. Patrzcie, co się robi. Patrzcie. On się zrobił jak plastik. Widzicie, co się robi? Dlatego coś wam powiem. Widzicie, co się robi z uszczelkami pod wpływem temperatury i wieku? I takie zjawisko też przychodzi właśnie w Mercedesie w Actrosie, w smoku. Dlatego już niedługo też będzie akcja serwisowa u mnie na kanale, jak wymiana smoka w Actrosie.
to dobra, ja go wyciągnę, jak będę filmik kręcił, ponieważ wszystkie te gumki, nie, to jest akurat miska pod uszczelkę, znaczy uszczelka pod miskę olejową, ale te wszystkie gumki, które na łączeniach między smokiem a silnikiem, one się robią tak samo twarde jak ten teraz w lanosie. Tracą sprężystość. Czasami wystarczy wymienić takie same uszczelki, które dużo nie kosztują, parę groszy, ale też bywa tak, że rozszczelnia się smok. Także niedługo na kanale też będzie akcja serwisowa, wymiana smoka w Actrosie MP4. Zobaczcie, co się zrobiło z uszczelniaczem. Po prostu twardnieją gumki. Czasami, bo autem mało jeżdżę, to nie powinien się psuć, ale po prostu czas robi swoje i czasami nawet jak silnik jest mało używany, to i tak przyjdzie taki moment, że on będzie będzie nieszczelny, będzie puszczał płyny, dlatego że te gumki robią się twarde. Robią się twarde i nie ma tej szczelności. Spróbujemy dobrać największy, jakim... O nie, to nie mam takiego dużego, chyba że ja go naciągnę. Ale chyba będzie... Nie wiem, nie, za dużo. Mogę próbować. O. No weszło to. Chyba troszeczkę za... Musi, żeby był troszeczkę cieńszy. Boję się, że go zetnie. O, tu weszedł. No dobra, wskoczył. O. Powinno być ok. Dobra, skręcamy. Gdzie te śrubki od tego? To będzie ta. Jeszcze dwie. No i praktycznie. No to mamy już praktycznie na gotowo. Kluczyk 10 i dociągnąć te śrubki. O, i taki zestaw się przydaje. W razie czego, nawet jakbym go ściął i by coś tam, do niego jest łatwy dostęp, żeby go wymienić, ale nie zamierzam tam, tak mi się wydaje, zaglądać. Jeszcze jednej rzeczy mi brakuje. Przyszły mnie takie dźwigienki zaworowe. Jest dużo rodzajów. Przyszła mi taka. Nie będę jej otwierał, ale ona się różni. Może i... Ale no, upartego, ona ma tylko inny kształt, ale nie, no. Ale chyba... Ale ona by chodziła. Ty, otworzę to. Bo ja zamówiłem już drugie. Groszowe sprawy, 20 zł, taka dźwigienka. Bo mówię, kurczę, te nie będą pasować, ale ty. One... Ale, dobra. Ja mówię, to nie takie. No bo zobaczcie, one różnią się tak na pierwszy rzut oka, tak? Ale tak. Ale tak. Płaszczyzna, która ciska zawór, jest taka sama, czyli mogą być. Ja myślałem, że to jest inna, ale zamówiłem takie. Takie zamówiłem, identyczne takim kształtem, ale tu jest otwór tutaj na to, jest taki sam i ten, to będzie pasować. Troszeczkę inaczej to jest
Te są jak gdyby masywniejsze, ale to będzie gadać. Ale zobaczymy, jak przyjdą takie same, to założymy takie same, bo widzicie? Już wam pokazywałem, zobaczcie, jak starło tu. Nie ma. Widzicie? No, starte są. Dwie właśnie. Sześć jest dobrych, dwie są wytarte. Dobra, niech to sobie tu będzie jeszcze w razie czego. No i także... Co jeszcze mieliśmy zrobić? Aha. Zagotujemy sobie, idę garnek poszukać i zagotujemy sobie ten termostat, sprawdzimy, bo mi się wydaje, że bo niemożliwe, żeby on krążenia nie miał, bo w kabinie było ciepło, a jest nowa pompa wody, także chłodnica była zimna, chyba że chłodnica jest zakitolona, ale sprawdźmy to. Ale może za późno się otwiera. No weźmy teraz, świeżo woda jest zagotowana. Powinien się otworzyć. A nie chce. No teraz na pewno ma 80 stopni woda. To zobaczcie. Nie mam... Ledwo co wyłączyłem gaz, a on już nie chce otworzyć termostatu. Dopiero musi... Woda musi... Musi bąblować. Zobaczcie, bo woda zagotowana jest. I dopiero jak bąbelki się pojawiają, to pomału się otwiera. O, teraz dopiero się otwiera. Widzicie? Ła. Czyli termostat. On się otwierał dopiero jak był już prawie, kurna, już gotujący płyn. To dopiero się otwierał. No chłodnica chyba jest drożna. Zaraz sobie tutaj dmuchniemy jeszcze. O. Nie, to musiał być termostat. Nie ma innej możliwości. Musiał się zaciąć czy coś. I tu nie ma żadnej filozofii. Dobra, czekamy na głowicę i składamy dalej. Także na razie, cześć. Patrzcie, jak ładnie smarowanie idzie na wałek. Widzicie? Wszystkimi otworkami ładnie wylatuje olej. No. Będzie dobrze. Smarowanie działa. Uhu. Mówię, kurczę, jeszcze ciekawe, czy smarowanie tutaj jest drożne w wałkach. Ale drożne jest, elegancko.